Cześć, ja się nazywam Bartek Dobrowolski, a w tym miejscu miał być opublikowany kolejny odcinek serii filmów z Iranu. Jakiś czas temu z moją dziewczyną podróżowaliśmy po Iranie i zauważyliśmy, że ludzie w Polsce i poza Iranem nie wiedzą jak ten Iran wygląda, jacy są tam ludzie. Uznaliśmy, że naszą małą misją jest to, żeby pokazać prawdziwe życie w Iranie. To co ci ludzie robią, jak odpoczywają, co jedzą, jakimi są ludźmi, żebyśmy mogli zobaczyć, że tam żyją ludzie tacy jak my. W tej chwili. Razem z redakcją na temat i całym zespołem wideo, który pomaga przygotowywać te odcinki, jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się w Iranie po śmierci Mahsy Amini. Irańczycy wyszli masowo na ulicę, protestują przeciwko tej sytuacji, która miała miejsce. Mahsa została aresztowana, a następnie w wyniku aresztowania zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Za to, że miała nieprawidłowo zasłonięte włosy na ulicy, i to był pretekst do tego, żeby pozbawić tą osobę życia. Irańczycy teraz protestują i walczą, ale są w nierównej walce z bardzo silnym przeciwnikiem, którym jest ich doskonale wyposażony i w cyfrowe narzędzia, i w bardzo silne i zdeterminowane służby i mają niewielkie szanse na to, żeby im się udało, dlatego tym bardziej chcemy publikować kolejne odcinki tego serialu tej serii, żebyście zobaczyli tych ludzi, jacy oni naprawdę są i co im się odbiera. Ale dodatkowo przygotowujemy dla was w tej chwili specjalny odcinek tej serii, gdzie zaprosimy gości i porozmawiamy o wolności i o prawach kobiet w Iranie, żebyście zobaczyli jak ta sytuacja wygląda, jeżeli was to interesuje, zapraszam już wkrótce tutaj na Portal na temat, gdzie znajdziecie ten specjalny odcinek, a potem będziemy publikowali kolejne, po to, żebyście mogli zajrzeć do Iranu i zrozumieć, jak bardzo ci ludzie mają teraz ciężko.